Witam bardzo serdecznie w nowym dniu. I czemu tu jest otwarte? Ha? Znaczy ja widziałem, że ten kurde kmiot mały przeszedł i coś zabrał stamtąd, no bo no nikt mi nie mówi, że to tak same się z siebie otworzyły. Zresztą było słychać chichy w nocy. Więc zobaczmy, co tutaj się zrobiło, kurde. Zejdźmy na dół. O! Nieprzyjemna muzyka się włączyła. Co to za ręka? Co? Wczoraj tego tu nie było. Słuszna uwaga, wczoraj tego nie było. Ten zardzewiały złom nie zadziała, uwierz mi. No nie zadziała, zgadzam się, +1 byku. Dobra, nie mamy tutaj nic innego, więc możemy sobie wyjść stąd. Nie mamy już z czym wchodzić w interakcję. Ale podejrzane trochę, co tutaj się wydarzyło. Różowy, szybko chodź tu. Coś się stało z Nigelem. O-o, co się stało z Nigelem? Pójdźmy tam. Let's go! Let's go! Ku przygodzie! Idziemy do Nigela. A! On chyba ten... On chyba w tym momencie ćwiczy przed pojedynkiem z samym ze sobą, kurde. Co? Idziesz na Fame MMA? Nigel? No patrzcie, jak on okłada. Weź ty zostaw tę poduszkę, kurde, uspokój się. Bo za, kurde, dostaniesz, kurde, w łeb. Albo do kąta pójdziesz. Masakra w ogóle z tobą, dzieciaku. Fochy to se stroj, kurde, nie wiem. Gdzie indziej. No nie rozumiem w ogóle. Żebyś się o taką rybkę obraził. Masakra w ogóle. Jest bardzo zdenerwowany. Zdenerwiony, wkurzony, zdenerwowany. Widać, że nie radzisz sobie z agresją. Może, kurde, nie wiem. Pojadę do tej Anglii i wezmę dla ciebie te leki na uspokojenie, bo ewidentnie, kurde, chyba potrzebujesz. Swoją drogą bardzo ładny domek. Fajne. No, czekałem na to. Coś, co Pixel bardzo lubi. Fajne. Chciałbym dowiedzieć się o tym czegoś więcej. A, nic nie chcesz powiedzieć, szkoda. Dobra, idźmy do Nigela. Nigel, co się stało? Cisza, nie cierpię kolonii, nie cierpię domków, nie cierpię jezior. Nienawidzę was, nienawidzę obozu Chiliwała. Co za dziura. Zupełnie cię nie poznaję. Zamknij się, chcę do domu, do Anglii. Anglia rządzi, rozumiesz? Chelsea, Chelsea, Chelsea. Nie wytrzymam tu. Śmierdząca wiocha, wiocha, słyszycie? W-I-O-H-A. Bardzo dobrze. Następne słowo dla pana. Hiperbola. Hiperbola. H-I-P-R-bola. Hiperbola. Zostawcie mnie. Nienawidzę wszystkiego i wszystkich. Ty, mały matole. Wiocha to mówi się tak. W-I-O-C-H-A. Hiperbola. H-I-P-E-R-B-O-L-A. Hiperbola. Matole, kurde, jeden. Ja pierdzielę, ty. Weź ty się uspokój. Masakra w ogóle z tym dzieckiem. Się mogło stać. W literowaniu trochę się opuścił. Ale... Ja chcę do domu. Do domu. Chcę do... Domu. Właśnie. Musimy coś zrobić. Inaczej biurokraci nas załatwią. On chce do domu. Skoro Mahomet nie chce przyjść do góry... Zostawmy Mahometa. Najpierw zajmijmy się Nigelem. Pojadę do Anglii i przywiozę mu z domu jego ulubione zabawki. Będzie zadowolony jak ten małż w akwarium. Nienawidzę akwarium, chcę do domu. Wstąp do mnie przed wyjazdem. Mam coś dla ciebie. Chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, którą tutaj dostrzegłem. Mianowicie nie dałeś dokończyć różowemu wągówkę. To powinno iść tak. Jeżeli Mahomet nie przyszedł... Kurde, nawet już nie pamiętam, ale to miało być coś z tym, że dom ma przyjść do Mahometa. Jak nie Mahomet do domu, to dom do Mahometa. Ale oczywiście wągówka jest mądrzejszy, musi zawsze przerywać, kurde. Staruch jeden. Ciekawe, do czego to służy? No nie wiem! Może to jest stół do rysowania? Nie wiem! Nie wiem, kurde! Nie wiem, różowy! Nie wiem! Różowy? Skonstruowałem dla ciebie wspaniały przyrząd podróżny. Przyrząd podróżny? Niezwykły przyrząd. Twój osobisty cap. Cap jest mały i różowy. Cap, czyli cyfrowy asystent Pantery. Że jak? Będziemy się kontaktować za jego pomocą. Oprócz tego będziecie informować o miejscach, które odwiedzisz. To prawdziwa skarbnica wiedzy. Ile byś zapłacił za takie cudo? Nigdy nie miałem cyfrowego asystenta. Po ile ta frajda? 200? 3? Dziś jest za darmo. Darmo, czaisz? Od Capa dowiesz się tego, czego inaczej nigdy byś się nie dowiedział. Cap powie ci wszystko o każdym kraju, który odwiedzisz. Obsługuje się go za pomocą panelu sterowania na dole. Posługiwanie się Capem jest bardzo proste. Aby wybrać kraj, o którym chciałbyś się czegoś dowiedzieć, wystarczy nacisnąć strzałkę. Potem strzałkami wybierasz temat, który cię interesuje. Kiedy wciśniesz przycisk wybierz, nie zdążysz nawet pomyśleć, o, wcisnąłem. A przed twoimi oczami pojawi się kolorowa strona. Klikając na jednej z ikonek, wywołujesz strony informacyjne. Z tych stron możesz się bardzo wiele nauczyć i dowiedzieć się ciekawostek, o których nie miałeś nawet pojęcia. Klikając prawym klawiszem myszy na dowolnym obiekcie, usłyszysz o nim krótką informację. Kiedy zobaczysz migającą ikonę Capa w lewym dolnym rogu ekranu i klikniesz na niej, przeniesiesz się bezpośrednio na strony informacyjne i uzyskasz dokładną informację o danym obiekcie. Mam nadzieję, że to wszystko pomieści ci się w głowie. Mówię ci, to największy wynalazek od czasów krojonego chleba. Bez kitu. Bez kitu? Krojony chleb, to niezły wynalazek, ty kurde. Masakra. Chyba nie wybierzesz się do Anglii na piechotę, co? A skąd wiesz? A może ja jestem osobą, która lubi sobie pochodzić, lubi spacerować. Znasz mnie? Nie znasz mnie. Może chcę na piechotę pójść. Słuchaj, samo zdrowie, a nie jak ty, kurde, usiąść sobie w wygodnym samolociku, lecimy, a potem, kurde, bebzon rośnie. Masakra w ogóle, ty, kurde, nie myślisz nic. Idź lepiej do domu spać, kurde, staruchu. Nie podoba mi się tu. Nie lubię dzieciarów z innych krajów. Indrani, czy mogę jakoś poprawić ci humor? Podejdź bliżej. Już mi lepiej, cymbał. No chyba ty, gówniaro. Zmieniła się. Ale to nie tylko ona się zmieniła, w ogóle teraz Nigel, ona... Masakra, w ogóle te dzieciaki się stoczyły. Dobra, idźmy kurde na... do samolotu, kurcze pieczone. Będziemy musieli się wybrać do Anglii. Tu nic nie ma. Dobra, patrzymy, co tu mamy ciekawego. Lotem bliżej. Niestety, samolot nie jest zatankowany. No to go zatankuj, lol. Zabrakło nam fistaszków. Bez nich nie polecimy, nie ma mowy. No to idź po fistaszki. Zajęte. To niech nie będzie zajęte. Ten samolot boi się latać, nic z tego. Samolot bojący się latać? Ktoś tutaj chyba na dekiel padł, ale dobra. Idziemy tam, do tego pięknie oznaczonego, kurde, samolotu. Do Anglii. Anglii! Lecimy do Anglii! Do polskiego gamera 17! Jeee! Proszę usiąść i zapiąć pasy. Samolot zaraz wystartuje. Się robi! Idę zapinać pasy. Kołujemy na pas startowy. Wystartujemy, kiedy wszyscy pasażerowie zapną pasy. A tylko ja jestem. Witam, różowa pantero. Dziękuję, że wybrałeś linię L główkę. Będziemy lecieć na wysokości 13 000 metrów. Gdy zakończymy wznoszenie, będziesz mógł rozpiąć pasy i pokręcić się po kabinie. Ale to jest niebezpieczne. Coś do jedzenia? Coś do picia? Pewnie. Taki to pożyje. Za darmo wszystko. Ja pierdziule. Taki to pożyje sobie. A my musimy wydawać ciężko zarobione pieniądze. Za parę minut wylądujemy w Londynie. Dzień jest pochmurny i mglisty. Dziękujemy za wybranie R-główkę. R-główkę. Okej. I jesteśmy w Londynie, kurde. Charakterystyczny autobus tutaj jest. Bardzo go lubię swoją drogą, ten czerwony. Kiedyś bym się wybrał, kurde, do Londynu i bym się przejechał, kurde, tym busem. O czym wy tu gadacie? Badley to nasz najstarszy parlamentarzysta. Dziś odchodzi na zasłużoną emeryturę. Boję się, że przygotowuje strasznie długą mowę pożegnalną. Oby nie przynudził na śmierć. Dara, nie narzekaj. Co więcej, chciałbym zaznaczyć, iż nasze... Jeśli nie umiesz taktownie mu przerwać, to będziesz musiał poczekać długo. Co więcej... A, myślałem, że ona coś tu będzie ten... Iż nasze... Jeśli nie umiesz taktownie mu przerwać, to będziesz musiał poczekać długo. A co ten chłopak? Nie przejdę. Widziałeś naszej piłki? Nie, nie widziałem. Może... A, tu jest! Wracajcie! Tu jest wasza piłka! Co za kurde matoły. Tu jest! Weźcie, spójrzcie do góry. Kupujesz czy się gapisz? Nie, nie kupuję nic. Nie kupuję nic. Nara, idę stąd. Fajna mapa swoją drogą. Dobra, co tu mamy? Pamiętam to, jak u Pixela właśnie grałem w Różową Panterę, to pamiętam doskonale ten bar. Szukasz guza, frajerze? Nie, skąd? Wpadłem pograć w strzałki. Ani ja, ani mój kumpel nie gramy z obcymi. Jaki obcy? Czy wyglądam na kosmitę? O. Mamy tu przemądrzałego dowcipnisia. Chudego, różowego dowcipnisia z ogonem. Słuchaj no. Ustalmy fakty. Ani ja nie znam twojego zakichanego imienia, ani ty mojego imienia. Nie znasz także jego, ani on nie zna ciebie. Jakby nie patrzeć, koleś, jesteś obcy. Dobra, Olinek Okrąglinek, słuchaj mnie teraz uważnie. Po pierwsze, nie jestem żaden frajer, bo na frajera to trzeba sobie zasłużyć, to jest raz. Dwa, ty byś dostał klapsa w dziąsło od Różowej Pantery, to zaraz byś, kurde, poleciał do domu się spłakać. Trzy, ogarnij się, bo nie wiesz, z kim tańczysz. Po czwarte, umyj zęby, bo było ewidentnie czuć, jakbyś ich nie mył przez co najmniej tydzień. Po piąte, weź podciągnij spodnie, bo kurde widać ci kawałek dupy. Ty, kurde, masakra w ogóle, schudnij trochę. Tam? Strzelisz sobie browca? Jestem bohaterem z kreskówki. Nie piję. Kufel ciemnego piwa dla konstabla. Dla konstabla? Kto to jest konstabel? Kto to jest konstabel? Który? To dla mnie? Świetnie. Dobrze, że jestem już po służbie. Piwo i jadło dla listonosza. Dobra, gdzie jest listonosz? Tu jest listonosz. Codziennie jem to na obiad, ale czy ktoś nazwie to menu obiadem listonosza? W życiu! Czy ty kurde karzeł, ty dzieciak jesteś. Z suróweczką i różowy dżin dla mecenasa. Przecież to jest dziecko, kurde, a nie jakiś listonosz. Weźcie się, opanujcie. Jesteś adwokatem? Przygotowujesz się do rozprawy. Chyba diabła. Idzie. Gdybym się przygotowywał, czego nie powiedziałem, to na pewno nie zdradziłbym, jak mi idzie. I co? Taki ruch, że nie masz pewnie chwili odpoczynku. Nie narzekam, nie narzekam. Co jesz? Kiełbę i ziemy. Kiełbę i ziemy? Tak tu mówimy na kiełbasę z ziemniaczkami. O, rozumiem. Słuchaj, dobra. Nie dałbyś mi jednej swojej kiełby? A co z tego będę miał? Mój chłopak. Będziesz miał to z tego to, że pomożesz osobie głodnej. Pantera jest głodny. Mały gówniarzu. Może na którymś kanale leci mecz? Co ma nie lecieć? Co to jest? A co jak nie futbol? Jest piłka, boisko i kopią. To futbol, synku. U nas tak to się nie nazywa. A niby jak? Piłka nożna. O, stary. Co? Kiełbę i ziemy? No kiełbę i ziemy. Dobra, co tu mogę jeszcze zrobić? No i po tym jak go rzuciła, naprawdę odmłodniała. No, może przesadzam. A on zszedł na psy. Co? Gumowe różowe ucho? Nieładnie tak podsłuchiwać. Kto podsłuchuje? Ja? Chciałem was poderwać. Poderwij się lepiej w górę. Właśnie. Jeśli nie masz żadnych nowinek, to zmywaj się. Po pierwsze, Pantera, jeśli chcesz poderwać dziewczyny, to polecam ci założyć konto na jakimś Tinderze czy czymś. A po drugie, drogie panie, bardzo nieładnie jest plotkować. Nie wiem, czy panie były nauczone, czy nie, ale bardzo nieładnie jest plotkować. Bardzo nieładnie. Panie drogie powinny świecić przykładem, będąc już w starszym wieku, a panie świecą co jedynie nie przykładem i bardzo nieładnie się zachowują. Jaki pani przykład daje? A później młodzież siedzi i plotkuje. Masakra w ogóle z wami. Niewychowane gbury. Szukasz guza? Frajerze? Nie. To już było, masakra. Myślałem, że coś nowego będzie. Znam cię doskonale, ty kurde. Nie zmyślaj. Z kumplem przychodzimy tu na browca, stary. Chciałem powiedzieć, na browca. Dobra, coś jeszcze mogę się dowiedzieć? Czy to wszystko? Mogę w ogóle tam dalej pójść, czy nie? Nie, mogę wyjść co jedynie stąd. To wychodzimy stąd. Nara! Nic tu po nas dosłownie. Chyba, że muszę tam wrócić, bo kurczę pieczone, teraz szczerze powiedziawszy nie wiem. Chyba muszę tam wrócić, bo coś z tą skrzynką jest. Nie pamiętam w sumie. Dobra, wiem chyba co zdymałem. Tak mi się wydaje, kurczę pieczone. Może pójdźmy do tego kolesia od gazetek. Kupmy od niego jakąś gazetę, kurde. Dawaj mnie gazetę. Kupujesz czy się gapisz? Kupujesz czy się gapisz? Jak mam kupić gazetę od ciebie? Szukamy naszej piłki. Pomożesz nam? Tak, właśnie ściągnąłem tę piłkę. Przyjdźcie teraz tutaj, pajace. Myślałem, że od razu, kurde, ten... Ja się popierdzieliłem, przepraszam najmocniej. To jest moja wina, to jest akurat moja wina, że ja nie wcisnąłem na Panterę, żeby dał im tę piłkę. Masakra w ogóle. Chodźcie tu, chłopcy. Macie, chłopcy. Szukacie może tej piłki? Tak, nie mogę żyć bez piłki. Jestem nowym transferem. Słucham? Kim jesteś? On jest nowym transferem, a ja kapitanem. Trenujemy do Pucharu Świata. Wiecie, chłopaki, tak na was patrzę i wydaje mi się, że trochę przetrenowaliście. Będę pseudokibicem. Dobra, czas na nas. Idziemy! Ta, on jest transferem, chyba transformersem co jedynie. Kupujesz czy się gapić? Dam ci koszulę. Ile kosztuje de słońce? To jest the sun. To koszulka Juskowiaka? Możliwe. Nie do wiary, Juskowiaka. Juskowiak to idol mojego syna. Może zamienisz się za Wesan? Pewnie, że tak. Dorzucę ci też coś ekstra. Koszulka Juskowiaka. Kurczę blaszka. Ale się podnieciłeś. He. Dobrze, kurde, widzisz? Jak się łatwo przykupić, ty stary preclu? Dobra, teraz robimy tak. Może chciałbyś się zamienić za komiks? Dobra. To się nazywa deal, proszę państwa. Nie umiem czytać. To się naucz. Dobra, dajmy może tym paniom tutaj gazetkę. Plotka głosi, że królowa w swoje urodziny poszła do klubu w staniku z cekinami i tańczyła pogo. No, różowy, robi się ciekawie. Muszę wam coś wyznać. No po prostu muszę. Zadłużyłam się w parlamentarzyście. Coś takiego. Miłość w twoim wieku? Kto jest tym szczęśliwcem? Sir Badley. Napisałam do niego miłosny list i chciałabym wam go przeczytać. Najdroższy, kocham cię, jak nie kochałam jeszcze żadnego łysolka w życiu. To nie było śmieszne. Dobra, a tak serio, to babcie możecie se teraz poplotkować, kurde, przy gazetce. A co ja mam zrobić teraz? O! Taki ruch, że nie masz pewnie chwili odpoczynku. Nie narzekam, nie narzekam. Nie umiem czytać. Już czytałem, dziękuję. Nie mam okularów do czytania. Nie, dzięki, Pantero. Patrzcie teraz na to. Co zrobić, żeby kolesiowi jeszcze bardziej waliło z gęby? Bo i tak tych zębów nie myję, żadną pastą do zębów. Masz kiełbaskę, ho tutaj. Ho! Taka Taka ciekawostka! Słyszeliście przed chwilą ten krzyk? To był dosłownie krzyk Mario z Super Mario 64 z bety dokładnie. Ale kurde jaja. Uprzejmie. Właśnie trenuję, a ty mi nieco przeszkadzasz. Taki ruch, że nie masz pewnie chwili odpoczynku. Nie narzekam, nie narzekam. A jak mi z tym Marianem nie wierzycie, to spójrzcie na to. No to w lotki sobie niestety nie pogramy, więc możemy sobie co jedynie stąd pójść. Bo nic tu po nas tak na dobrą sprawę, już z niczym nie wejdziemy w interakcję, niczego nowego się nie dowiemy. Natomiast myślę, że ta kartka będzie do czegoś służyła w tym momencie. Nie wiem, któremuś z tych mogę dać. I co to? Pilna wiadomość dla Sir Badleya? Daj mi to, chłopcze. Kocha mnie. Ona mnie kocha. Całuski, see you later, alligator. No i tak dalej. Ona mnie kocha. Naprawdę mnie kocha. See you later, alligator. Dobre, dobre, kurde. To jest idealny tekst na podryw, mówię wam. Masz zły dzień? Mój przyjaciel Nigel wyjechał na wakacje. Nie mam co robić. Nudzę się. A dokąd wyjechał? Na obóz Chili coś tam. Co za różnica? Jakieś beznadziejne miejsce, gdzie nie ma nawet stadionu. Pewnie jakaś dziura na Mazurach. No, na pewno nie jest tak źle. To dziura, wierz mi. Nigel jej nienawidzi. Tak jak szkoły. Nigel lubi szkołę. Jestem tego... My niczego nie lubimy. Dobra, więc twój kumpel Nigel jest na jakimś beznadziejnym obozie. Co moglibyśmy dla niego zrobić? No nie wiem. Przepraszam, że czekałeś. Musiałem pójść tam, gdzie królowa chodzi piechotą. Dobry tekst, nie? Podoba mi się. Chodźmy, Rupert. Słaby. Czekaj, a Nigel? Pogadaj z jego kamerdynerem. Nazywa się Jackson i jest w pubie Moja Spelunka. Muszę znaleźć tego Jacksona. Michaela Jacksona chyba. Dobra, to idziemy. Szukamy Jacksona. W poszukiwaniu Jacksona, część pierwsza. Który to Jackson? Aha, to na pewno nie on. To jest Jackson. Na bank. Czy mam przyjemność z panem Jacksonem? W rzeczy samej. Nazywam się Michael Legia Jackson. Ale nie proś mnie, żebym zaśpiewał Legio do boju. Nie, jeszcze byśmy tutaj oberwali oboje. Kto następny? Ja. Grasz w strzałki? Zaraz się przekonasz. Nie najgorzej, przyjacielu. Dziękuję. Nigel też lubi grać w strzałki? Nigel? Skąd znasz Nigela? Jestem jego kolegą z kolonii Chiliwała. Czy coś się stało z paniczem Nigelem? Chyba się znowu nie połamał. Nic z tych rzeczy. Chciałem tylko przywieźć mu coś z Anglii. Troszeczkę tęskni za domem. Tęskni? Wiedziałem. Biedaczyna. Kochany Nigel. Nie wiesz, co by go ucieszyło? No, jego gaj, jak sądzę. Jego gaj? No, jego mały przyjaciel. Był 5 dzień listopada 1605. Król Jakub miał fart, że dożył końca dnia tego. Katolicy byli niezadowoleni. Rzekłbym, że nawet byli ostro wkurzeni. Proch podłożyli pod parlamentem w piwnicy. 30 beczek starczy, by znieść pół ulicy. Chcieli króla wysadzić, no i parlament. To by się dopiero zrobił w Anglii zamęt. Ja Fox stał na czele prochowego spisku, lecz zanim zrobił bum, jeden z kolegów z miękki go wsypał i cała historia skończyła się stypą. Chciałeś powiedzieć, że... Zapamiętaj tę datę. 5 listopada. Tego dnia dzieci palą lalki Gaja Fawkesa. A mówisz mi to, bo... Nigel nigdy nie spalił swojego Gaja Fawkesa. Bardzo go polubił, tylko gdzieś schował, bo trochę się tego wstydzi. To najwspanialsza wiadomość, jaką mogłem usłyszeć. Zawiozę mu Gaja. Gdzie go trzyma? Mówiłem ci, trzyma go w ukryciu. W ukryciu? W ukryciu. A nie domyślasz się, gdzie mógłbym go poszukać? Przypuszczam, że w domu letnim jego rodziców. Zabierzesz mnie tam? Dla panicza Nigela zrobię wszystko. Ogólnie, jeżeli chodzi o tą piosenkę o Legii, to ja bym zupełnie inną muzykę dał, ale wy już wiecie jaką. Legia to... Jestem teraz na służbie. Kamerdyner nie może spoufalać się z gośćmi. Ale stary, co ty? Jackson, to ty? Ojoj. Przypał. Kim jesteś? Przepraszam? Cześć, Pantero! Gdzie tak gnasz? Pogadajmy twarzą w twarz! Czujesz jakby drobną mrzawkę? Oby flet nie dostał czkawki! Lecę spotkać się z kumplami! Muszę ruszać z kotletami! Mam wspaniały humor! Skakałbym z radości! Mam wesołą łódkę! Każdy mi zazdrości! Co ty bredzisz? To bredzenie ma swój sens, różowy kolego! Musisz się wysilić, by zrozumieć cosik z niego! Ale wierzę, że dasz radę! Wszak nie jesteś ciemną masą! Starczy ruszyć raz melasą! Mów, Pantero, wnet! Nie stój, jak głupi ciep! Potrzebne ci są barka i chleb? Barka i co? Jejku, co ci dali? Wsłuchaj się w rymy! Śpiewaj mą pieśń! A wszystko w głowie rozjaśni się! Masz same spodnie! Bez fletu i barki! Brakuje ci jeszcze? Ja myślę, że to dziecko przedawkowało jakieś leki. Słuchajcie, drodzy rodzice, jak dajecie dziecku jakieś leki, to pilnujcie, ile on ich bierze. No bo tutaj mamy zdecydowany przykład kogoś, kto te leki przedawkował. Prawdopodobnie jakiś Wibowicz został przedawkowany, no ale no nic więcej mi nie przychodzi do głowy. Brawo! Więc flet i barka to marynarka! A jakie słowo za melasą się chowa? Melat? Co? Nie wiem. To nie o to słowo chodzi, pomyśl! Myślenie ci nie zaszkodzi. To nie o to słowo chodzi, pomyśl! Myślenie ci nie zaszkodzi. By biec w wyścigu lub po lesie pomykać, muszę mieć zdrowe kotlety z indyka. Czy już znalazłeś jakieś tropy? Kotlety z indyka to moje? To moje stopy? Zaczynasz coś kumać? Nie jesteś chłystkiem? Ostatnie pytanie i będzie po wszystkim. Grymas, zmarszczka, czasu staż. Widać je na łódce, którą ty też masz. Gdy mówię łódka, mam na myśli... Gdy mówię łódka, mam na myśli... Brudka? Pyskówka? To nie o to słowo chodzi, pomyśl! Myślenie ci nie zaszkodzi. Gdy mówię łódka, mam na myśli... Gratuluję, wielki kocie! Bardzo dobrze się sprawiłeś, choć zagadki były trudne. Świetnie sobie poradziłeś. A teraz powtarzaj, co będę rymować. Zrozumiesz bez trudu każde moje słowo. Czujesz jakby drobną mrzawkę, oby flet nie dostał czkawki. Lecę spotkać się z kumplami, muszę ruszać kotletami. Mam wspaniały humor, skakałbym z radości. Mam wesołą łódkę, każdy mi zazdrości. Nie chcesz, żeby deszcz przemoczył ci ubranie, czyli ten flet. Żeby dojść do kumpli, musisz ruszać stopami i to miałeś na myśli, mówiąc o kotletach. A łódka, na której widać grymasy, to twarz. A więc, gdy mówiłeś o wesołej łódce, chodziło ci o twarz. Co oni ci zrobili w dzieciństwie? Jestem z ciebie skrzywdzili. Załapałeś to raz, dwa. Teraz żegnaj, do widzenia, cześć i czołem, pa! On na bank musiał Dole Poznaje Świat oglądać, że go tak skrzywdzili. Dlatego zachowuje się jak jakiś kurde pajac. Możemy być i tak ubrani, nie ma problemu. Pokojówka nie wchodzi frontowymi drzwiami. W tej roli będziesz ścielić łóżka, zasuwać zasłony, napełniać termofory, rozpalać w kominku, a wieczorem znów ścielić. I tak dzień za dniem. To musimy zmienić w takim razie strój, chyba. Kucharz to najważniejsza po mnie osoba w tym domu. Do twoich obowiązków należeć będzie przyrządzanie potraw, a przy pewnych brakach kadrowych także nakrywanie do stołu i zmywanie. Okej. To co mam jeszcze innego ubrać? No, elegancko jesteśmy ubrani. Odźwierny stoi w drzwiach, wita gości i odbiera korespondencję. Baw się dobrze. I nie zdziw się, jak będziesz musiał podać do stołu albo pozmywać. To twoje zaszczytne obowiązki. Nie wchodzimy do środka? Czemu? Co to ma być? Lord Panterton do ojca Nigela. Lord Panterton do Sir Manleya. Proszę tędy. Wielkie nieba! Manley, to ty? Słucham? Kopę lat, przyjacielu! Przejeżdżałem obok twojej pięknej posiadłości i pomyślałem, że wpadnę na momencik. Bardzo miło z twojej strony. Panford. Panford? Panford Panterton, ale przyjaciele mówią na mnie Panfordzik. Pamiętałeś? Napijesz się herbaty, Pinfordzie? Napijemy się innym razem. Zapisz grę. Nowy zapis. Napiszę to Let's Play. Let's Play. Napijemy się kiedy indziej, moi drodzy, Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Mam nadzieję, że wam się w ogóle podoba, że strzeliłem się trochę z gierką, że może kogoś dzieciństwo tutaj się, że tak powiem, pojawiło na tym oto wielkim ekranie, oczywiście z moją kamerką, bo czemu by nie. Dajcie znać, co sądzicie o Różowej Panterze, a ja się z wami będę żegnał. Nowe osoby zapraszam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało, a jak nie, to w dół i uzasadnijcie dlaczego. Nowe osoby zapraszam na grupę na Facebooku, na Discord oraz na Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTube nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie bankowo będziecie mieli, a na grupie na Facebooku oraz na Discordzie się ze sobą integrujemy, informuję was o odcinkach, co tam się u mnie dzieje i tak dalej, i tak dalej. Nagrywałem to 8 lutego o godzinie teraz 13:40. Na razie, trzymać się i cześć!